ten Jerzyniew w kamaszach. Odcinek 57. Wykonał właśnie w naszych oczach zwierzęco-ornitologiczną, po lotniczemu mówiąc, to odwróconą pętlę. Czyli inaczej, to sarna wywinęła orła i to kurwa na pawiu z gołąbków. A co jak co? No to i my przecież też gołąbki w sosie pomidorowym tam wciągaliśmy. No i Lechu, wynurany tą pozostawioną na łonie natury potrawą, dokładnie był. Dlatego też siedzieć kutas musiał na podłodze tej nysy między ławkami. Tym razem obok Mareczka w kabinie to siedział Lucjan, a nie Lechu. A Lechu Pechowiec po drodze opowiedział nam, jakie to przeboje miał Mareczek po naszym do lokalu dostarczeniu. Otóż Mareczek z tym krawatem ostro do prosektorium śmigał, gdy drogę zastąpiła mu ta cała ekipa, którą mijaliśmy jadąc do lokalu. No i musiał stanąć, bo drogę mu zastawili jakiś mocno wyrośnięty byczek z rurką w łapie, kazał mu brać jedyną dupę w ich towarzystwie do kabiny, a reszta, nie czekając na zgodę, to już zaczęła pakować się na pakę. No Mareczek chciał im tłumaczyć, co i jak, ale... No byczek rurką mu koło nosa zamachał, pytając, czy chce w pierdol już, czy gdy on się wysmarka. No i Mareczek to już się nie sprzeciwiał i nic nie tłumaczył. Cała banda zapakowała się na pakę, rurką przyjebali w to blaszaną ścianę, czyli dali znaka, aby zapierdalał do miasta. No to i Mareczek ruszył. W zasadzie to byli na tej pace nawet i grzeczni, ale tylko tak do rogatych miasta, ponieważ pojawiły się pierwsze latarnie uliczne, no i Mareczek w lusterku wstecznym zauważył, że niektórzy z nich to siedzą na tym worku z tym krawatem. No i już po chwili to zaczął się na pace jakiś rumor. No i ta panienka zaczęła się drzeć, aby on natychmiast wstawał, no bo jej koledzy to coś wypadają przez tylne drzwi. Mareczek spojrzał w lusterka i... No rzeczywiście, w lusterkach wstecznych widział cwaniaków, którzy niczym worki z kartoflami turlali się po asfalcie. A już po chwili na pace oprócz nieboszczyka to już nie było żadnego z tej całej ekipy. No nie ma bata, musieli skurwielce do wora zajrzeć, z krawatem się zapoznać, skoro w tak błyskawicznym tempie samoistnie się katapultowali. Mareczek był pełen podziwu, no bo jak twierdził, to tak z 7 z 8 dych na liczniku to on miał, jak oni się ewakuowali. Wysadził to wystraszoną panienkę, zamknął tylne drzwi do nysy, co by jeszcze i nieboszczyka kurwa nie zgubić, no i spierdolił, nie patrząc nawet, jak ta cała ekipa po tym desancie wyglądała. Dlatego też Mareczek to takiego właśnie stresa miał i przed ponownym wyruszeniem z nami w drogę, no to musiał sobie garnucha pierdolnąć. Co też było widać po jego sposobie pokonywania kolejnych kilometrów. Do jednostki jednak dojechaliśmy. Lucjan ekwiwalent za podróż Mareczkowi przekazał i my do wyrek. Oprócz Lecha, który jeszcze w łaźni prał te swoje ciuchy po tej podróży orbitalnej zakończonej na pawiu z gołąbków. Nazajutrz dowiedzieliśmy się, że panna Beatka, jak przewidywaliśmy, to wydoiła Lecha z czego tylko mogła. Lechu bowiem, w ramach dowodu swojej wielkiej miłości, to ofiarował jej złoty łańcuszek ze złotym Jezuskiem na krzyżyku oraz zegarek marki Poliot, który to posiadał w sobie aż 23 ruskie kamienie. A jak twierdził Lechu Sarna, to radzieckie polioty chodzą tak samo dobrze jak szwajcarskie zegarki, a może i nawet kurwa szybciej chodzą. Co by jednak nie mówić, to obie te rzeczy były dla niego bardzo drogocenne, bo i darowane mu przez ojca i matkę chrzestną podczas jego komunii pierwszej. No i logicznym jest, że taki właśnie dowód miłości pannie Beatce on przekazał, bo już posłowie są, a poza tym to po wojsku on zaprosi pannę Beatkę na kolację przy świecach. Na co Józek, że to jego pierdolenie o miłości jest tak samo logiczne, jak nazywanie żółtego wina białym, a robionego bądź co bądź kurwa z zielonych winogron. A na kolację przy świecach, to niech on jej kurwa nie zaprasza, tylko niech jego starzy to za światło zapłacą, aby przy świecach wieczorami siedzieć nie musieli. No i Lechu to o mało Józkowi na garba z nerwów kurwa nie skoczył. Po tygodniu obijania się, Płetwa oświadczył, że jeden z naszego poboru, jak to bywa w zwyczaju,
ale poparty przez koło ZSMP już na miesiąc wcześniej to może wyjść do cywila. Pogadaliśmy i ze względu na dzieciaki wybór padł na Józka, no bo i na kogo mógł paść. Wysmarowałem Józkowi opinię, opinia poszła do Płetwy, a potem do Politycznego. Jednak jak było widać, to ta fucha przewodniczącego kompanijnego koła ZSMP to się czasami przydawała, a i ja potrafiłem też z tego korzystać. No i Józek już w ciągu tygodnia miał pakować się do chałupy. No i Józek w ekspresowym tempie otrzymał przekaz pieniężny, aby pożegnanie zrobić należyte. I nie chciał nawet słyszeć o tym, no że Lucjan posiada na stanie magazynowym wystarczającą przecież ilość destylatów, aby go pożegnać. Honorny był Józek, no honorny gościu był. Pożegnanie odbyło się w amfiteatrze Łaźnia, oczywiście z pełnym przypierdem i przytupem. Tydzień po odejściu Józka, niczym grom z jasnego nieba, na rozprowadzeniu pułkowym odczytano rozkaz, że nasz pobór to ma właśnie przedłużoną służbę wojskową. I to kurwa o 2 miesiące. No nie powiem, ale kilkaset chłopa to okazało swoim totalnym wkurwieniem na placu, co o tym wszystkim myśli. Szeregi zafalowały i z początku niewielu, a po chwili wszyscy dziadki oleli rozprowadzenie i ruszyli na kompanię. I na nic były krzyki wodza pułku, Politycznego czy innych tam wodzów. Kurwienie narodu było okropne. Zaraz potem reszcie kazano się rozejść. No i ładny młyn. No ładny. Przyszła reszta na kompanię, a wodzowie nie. Wodzowie stali na placu alarmowym i coś mocno słuchali wodza i Politycznego, który coś tam łapami machał i pokazywał co chwilę chałupy koszarami zwane. Gdzieś po pół godzinie przyszła kadra, no i Płetwa nakazał zbiórkę, na której zakomunikował, że tak zwany trzeci rocznik, no bo tak już mieliśmy być od tej pory nazywani, to zwolniony jest z zajęć i ze służb. To oświadczenie Płetwy wcale nie spowodowało, że byliśmy mniej wkurwieni niż wcześniej. Zatem olewając w pełni jego komunikat i jego osobę, powlekliśmy się do świetlicy, rzucając kurwami na lewo i prawo. Młode też nie za bardzo zadowolone byli, no bo i czas, że zostaną wickami, też im się przesunął. No i na rejonach musieli dalej zapierdalać. No, młode szykowali się na zajęcia, a my, a łaziliśmy jak smrody po gaciach. No i gołym okiem było widać na terenie jednostki, kto jest trzecim rocznikiem, a kto nie. Łaziło to wszystko jak jakieś kurwa niezdiagnozowane przez wojskową medycynę lunatyki, czy nawet kościelne dziady. Jedyną dyskusją tych pałętających się po jednostce to było tylko jedno. Kiedy kurwa wychodzimy? Kiedy wychodzimy? Po kilku dniach do naszej kompanii dotarło oficerskie uzupełnienie i na miejsce Łukasza przyszedł podporucznik z nazwiska nazwany na dzień dobry Trawką. Chłopisko był prawie w naszym wieku, gdyż był tuż po promocji oficerskiej, no i trafił właśnie do nas. Chyba podczas tych studiów w szkole oficerskiej no to nikt mu nawet nie wspomniał, że może trafić na ekipę tak popierdolonych wojaków trzeciego rocznika, a tym bardziej jak nimi dowodzić. Śmigał jednak z młodymi na zajęcia, no bo młode słuchać go musieli, a my? No chyba Piasek z chęciem udzielili mu wyczerpującego instruktażu, skoro nawet nie próbował dokazywać. A poza tym swój chłop z niego był. I jak było widać, to z Piaskiem i chęciem to przyprawiać, a i balować to na bank ostro będą. No kurwa swój chłop. A i w 100% Sławianinem, no to podporucznik Trawka był. W kraju młyn jak skurwysyn i jak stwierdził Lucjan, musi coś pierdolnąć, bo inaczej to być nie może. Tym bardziej, że jakieś tam naczelstwo gdzieś na górze wpadło na pomysł prezentowania swojej siły poprzez wyjazdy między innymi i naszych skorup, prezentując swoją siłę pod słupską kapeną. O czym mówili Lecha Pechowca kumple. No ja pierdolę.